Oceniam set Miłosza Mazura, ponieważ mi go nadesłał. Yo, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ocenimy sobie znowu wasze sety. Jak pamiętacie, wstawiłem post na grupę chujnogową Skutif. Oczywiście was tam zapraszam. Link poniżej. A no teraz oceniamy sety. Set number one od Oli Banasiak. Macie tutaj to cacuszko. Pierwsza dziewczyna chyba w serii, no w sumie pierwsza. Kierownica mamy tutaj Longway Kronos, deck Lucky Prospect 2018, bidelec Etik Legion, koła Lucky Toaster, gripy Audi Softy, zacisk Blunt 3 Bolt i grip tape Lucky. Set naprawdę fajny, oceniam go wysoko, bo daję mu 7. Taki no w sumie jak na dziewczynę trochę streetowy, się zdziwiłem. Ale ogólnie fajny set, macie tutaj 3 zdjęcia. No i przechodzimy sobie do kolejnego setu. Set number 2 i mamy tutaj set Maksymiliana Vita, gdzie możemy zobaczyć sobie gripy Addicta, kierownicę Blunt Tripper V2, SCS Blunt 3 Bolt, stery Etik, podkładka od roweru brata, zawsze coś. Deck Blunt Prodigy S2 z boksem, z boksendami, czyli widzę, że tutaj będzie streetowo. Widelec Etik Legion SCS Kids, koła Eagle X6 i grip tape przeźroczysty. Set naprawdę fajny, macie go tutaj. Zdjęcie kozackie, ponieważ gripy fajnie pasują tutaj do tego tła. Set ocenia na 8, naprawdę wysoko i fajny secik. Set number 3 i oceniamy sobie tutaj secik Maksymiliana, również kolejnego Maksymiliana, ale tym razem rogacza. I mamy tutaj Deck Districta, kierownica Etik Dynasty V2 SS, gripy Cool Advance, Clamp Tilt Classic Red, stery Tilta, wideł Etik Legion SCS, koła District, Peggy District i grip tape Skate Pro. Set, no fajny, no sami go widzicie. Mamy tutaj dużo części od Districta, nie no w sumie, tak, 3 części od Districta. Trochę od Etika, mamy tutaj dużą w sumie mieszankę fajnych części. Secik fajny, prezentuje się kozacko, mamy tutaj również naklejeczkę z Instagramem Skutif, dlatego tutaj dodajemy plus pół punkta, dajemy 8,5 punkta. Set number 4 i mamy tutaj secik Szymona Bobulskiego. Tutaj macie jego cacko. Mamy tutaj kierę Blunt Reaper V2, zacisk Blunt Oil Seek, stery Logic z nakładką Haro, nie wiem co to jest to Haro, deck Face and Raven, wideo Longway, kółka Longway i hulejka. Bardzo lekka, 3-1, mój idealny set, naprawdę bardzo lekka, kurczę, 3 kg. Nie wiem ile ma parawan, parawan ma 2,9, coś takiego, albo no 2,9, coś takiego. Set, jako że jest lekki, fajny, parkowy, daje mu 9. Ma on również tutaj kierownicę Blunt Reaper V2. Wiele osób z mojego parku ma tą kierkę. Uważam, że jest fajna, tylko no troszeczkę pękliwa. Nie wiem, czy to można tak nawet nazwać. No ogólnie taka, jak dla mnie, jest mało wytrzymała. No ale, jak mówiłem, 9. Osiemnasta, siedemnasta, dobra, wyjdźcie mi z kadry. Kolejnym setem będzie set nadesłany od Łukasza Jasińskiego. Mamy tutaj gripy Striker i Etik Rubber. Co? Gripy Striker i Etik Rubber? Co? Kierownica La... Aha, bo on ma chyba dwa inne gripy, nie wiem. Serio? Są takie? Kierownica Lucky Silo, tytanowa. Fajna. Zacisk Lucky SCS, stery Cross, czyli chyba od roweru. Wideł Etik Mero V2 SCS. Deck MGP, nie, deck MGP MFX 4x4.5, limited edition, tak, grip tape Etik i Flavor, poprzednie koło Root 110 mm, a tylne Oxelo 120, fajny set, oceniam go na również 9, tutaj go w sumie widzicie już od dawna. Ja oceniam ten set na 8/10, ponieważ wsadziłbym tam jakiś lżejszy deck, no. To moja seria. Dobra, i ostatnim setem, najbardziej wyczekiwanym, ponieważ tutaj ten clickbait taki gruby poleciał, mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń. Oceniam set Miłosza Mazura, ponieważ mi go nadesłał. I mamy tutaj gripy Audi Softy, kierownica Lucky T... Kierownica Lucky T-King, zacisk Kruta, stery Kulta, deck Lucky Axis, widelec Etik Mero V2, koła Lucky Lunar i Hypno. Co to jest Hypno? To chyba jest model kół.
Set oceniam na 10. Nie dadzą mi nagrać, no nie dadzą. Set oceniam na 10. Na 10? Set oceniam na 10. Dzień dobry, mój Instagram to jest Jasiu. Piękny. No to tu mi się wyświetla Instagram. Ja coś to jest super. Dobra, super. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pa, pa. Dawaj. Odpowiem hej to Mary. Co ty na to? Myślisz, to ok pomysł? Dobry pomysł. Dobra, okej. Okay. Hej to Mary, zapraszam was na mój kanał i dawajcie mi suby i lajki i dislajki też. Podobne.